Siemanko moi drodzy, witam was na moim kanale. W dzisiejszym filmie wejdziemy sobie do pradawnej szczeliny, aktywujemy tam lustrzane klejnoty i sprawdzimy, czy RNG okaże się tym razem dla mnie łaskawe. Czy znów dopisze mi szczęście youtubera, czy może ten bieg okaże się totalną klapą. Przekonamy się już za chwilę. Ja natomiast jestem Dukat i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. Tak jeszcze tylko słowem przypomnienia, od 5 do 10 września jednorazowo mamy możliwość aktywowania lustrzanych klejnotów przed wejściem do pradawnej szczeliny i w czasie trwania tego wydarzenia w tej konkretnej rundzie pradawnej szczeliny, gdy wypadnie zwykły legendarny klejnot, wraz z nim wypadnie dodatkowy legendarny klejnot tego samego rodzaju. Te dodatkowe legendarne klejnoty będą przypisane i będą miały losową jakość. Oczywiście chodzi o klejnoty w kwestii jakości, chodzi o klejnoty pięciogwiazdkowe. Częstotliwość wypadania klejnotów jest taka sama jak w przypadku częstotliwości wypadania pięciogwiazdkowych legendarnych klejnotów w pradawnej szczelinie i mogę sprawdzić te dodatkowe legendarne klejnoty w skrzynce. Premia dotyczy tylko tych graczy, którzy aktywują lustrzane klejnoty i nie dotyczy członków drużyny. Oczywiście wraz z aktywacją lustrzanych klejnotów ja wam polecam użyć 10 legendarnych emblematów i tak też robię. Wtedy finalnie dostaniemy 20 legendarnych klejnotów, kończąc bieg pradawnej szczeliny. Oczywiście aktywujemy te lustrzane klejnoty. No i co? 10 emblematów wrzuconych, lustrzane klejnoty aktywowane. Także lecimy, zobaczymy co tym razem nam wypadnie. Ostatnie pradawne szczeliny, które nagrywałem na kanale, były bardzo owocne, więc sądzę, że to nie może trwać w nieskończoność. Dlatego mam przeczucie, że tym razem będzie to kiszka. No ale może gra mnie kolejny raz zaskoczy i sypnie czymś fajnym. Tak naprawdę, no to co by nie wypadło, 20 legendarnych klejnotów, jakichkolwiek, to konkretna dawka fragmentów, czyli nawet jeżeli nie wypadnie nic fajnego pięciogwiazdkowego, to na pewno przeznaczę te klejnoty do ulepszenia moich obecnych legendarnych klejnotów. Lecę sobie buildem, którym farmię. Tutaj pradawna szczelina solo nie jest jakimś wyzwaniem, więc bez większego problemu ubijemy wszystkie mobki. Zaraz pojawi się boss. Widzę kolejna paczka niebieskich. No i jest boss, gdzie on się pojawi? Tutaj. Tak. Także bijemy bossa. No i zobaczmy co wypadło. Jaki kolor światła? No chyba bez pięciu gwiazdek z tego co widzę. Jakoś tak wszystkie te klejnoty w jednym miejscu wysypało. Dobra, zbieramy. I podsumujmy. No generalnie bez szału, trochę tak jak się spodziewałem. Dwa klejnoty dwugwiazdkowe, 8 klejnotów jednogwiazdkowych. Ten mchowy cień jest to klejnot, który ostatnio zacząłem też rozważać do buildu PvE, więc może go sobie zachowam, żeby zobaczyć jak będzie się sprawował, natomiast reszta klejnotów no to po prostu pójdzie na przepał. Zobaczmy jeszcze te dodatkowe klejnoty, które wypadły jako te lustrzane. One powinny być na poczcie. Przynajmniej tak sądzę. No czyli tu generalnie z tego co widzę są to te same klejnoty, które wypadły w pradawnej szczelinie. Jeszcze sobie to podejrzmy, zobaczmy. W ekwipunku tak, jest to dokładnie to samo, widać one są podświetlone, czyli mamy dwa rdzenie błyskawicy, dwa mchowe ciernie, dwa osłabienie Seleda, 4 razy oko Berserkera, 2 razy skupiony wzrok Lo,
Kamień wytchnienia, buntownicza dusza, eliksir niedoli i lśniący obserwator. No, fart youtubera czy fart streamera no nie może trwać wiecznie. Tak jak wspominałem, spodziewałem się nieco takiego rezultatu. Natomiast jeszcze raz przypominam, od 5 do 10 września aktywujcie sobie te lustrzane klejnoty. Można to zrobić jeden raz. Wrzućcie tam 10 legendarnych emblematów. Na pewno nie będziecie na tym stratni. No po prostu warto wziąć udział w tym wydarzeniu. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy króciutki film, to ja tradycyjnie, jak zwykle, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy uzyskaliście wyniki. Mam nadzieję, że będą dużo bardziej owocne i bogatsze niż te moje. Natomiast na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.